Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Jak zawsze chcę powiedzieć o niezwykle ważnym politycznym temacie, który właściwie powinien skończyć wszystkie inne tematy. I teoretycznie po wygłoszeniu tego, co dziś mam do powiedzenia, powinnam uznać, że to jest mój ostatni film, a także ostatni felieton i nic już więcej nie powiem, bo jak napisał Jerzy Sawka, jest dokładnie tak, jak napisałam dziś w Wyborczej, a teraz chcę to tylko twórczo rozwinąć. O czym mówię? Mówię o tym, proszę Państwa, że jak obserwuję to, co się dzieje, zwłaszcza teraz dość absurdalną, może nie absurdalną na początku, ale teraz zaczyna być dość absurdalna dyskusja o Polexicie, który jest, a wszyscy zaprzeczają, jakoby był, mówię o wszystkich z Prawa i Sprawiedliwości, to uświadamiam sobie, i zabrzmi to może dziwnie, bo powinna to być świadomość, która powinna mi towarzyszyć od dawna, ale uświadomiłam to sobie całkiem niedawno, że właściwie nie ma szansy dojść w Polsce do porozumienia z niczym, ponieważ w Polsce nie toczy się od kilku lat debata publiczna, w Polsce toczy się kłótnia. Mimo że te słowa są zamiennie używane przez liderów opinii i przez prowadzących programy publicystyczne, którzy zapraszają, nie wiem, na przykład dwóch polityków, dwie polityczki, żeby się kłócili, to wbrew temu słowa debata i kłótnia to nie są synonimy, to nie są słowa wymienne. Kłótnia to jest, jak wiecie świetnie, taki stan, kiedy chcemy pogrążyć człowieka, kiedy chcemy go zwyciężyć, kiedy chcemy z nim wygrać, kiedy chcemy udowodnić swoją rację. Że to my mamy rację, a nie on. Chcemy go zaorać. To słowo jest tak popularne, przecież nie bez przyczyny, prawda? Zaoranie kogoś, swoją drogą to się nadaje na oddzielny felieton, jak zaoranie kogoś, w jakich my żyjemy czasach, słuchajcie, zaoranie kogoś, czyli czytaj zdeptanie, wdeptanie w ziemię, pozbawienie poczucia własnej wartości, upokorzenie, upodlenie to jest cel kłótni. Narzędziem w kłótni są wyzwiska, obelgi, wyszydzenie, wszystko, co prowadzi do tego, żeby interlokutor, który w tym wypadku jest przeciwnikiem, bo nie jest neutralnym rozmówcą po prostu, tylko jest przeciwnikiem, poczuł się jak zero, poczuł się jak nikt, stracił pewność siebie. Kłótnia jest dla ludzi, którzy postrzegają świat w kategoriach wygrany, przegrany. No, niektórzy badacze, socjologowie twierdzą, że tak świat postrzegają socjopaci. To też daje do myślenia. Ale nie chcę odchodzić w dygresję. No więc kłótnia jest dla takich ludzi. Debata, dyskusja jest dla zupełnie innych ludzi. Jest dla ludzi, którzy są w stanie wysłuchać drugiego człowieka i chcą, przede wszystkim chcą go wysłuchać, bo to chcenie, to potrzeba, to pragnienie są najważniejsze i chcą zrozumieć jego argumenty, usłyszeć, co on ma do powiedzenia, nawet jeśli na końcu pozostaną przy swoim zdaniu. Jedno drugiego nie wyklucza, mogę kogoś posłuchać, z zainteresowaniem mogę się nawet czegoś dowiedzieć, nawet jeśli na końcu tego procesu nie ma mojej zmiany zdania, nie ma zmiany mojej opinii. Debata, dyskusja jest dla ludzi, którzy są ciekawi, którzy chcą zobaczyć problem, o którym, jak im się zdaje, wiedzą wszystko, z innej perspektywy, z innego punktu widzenia. Przede wszystkim też dyskusja jest dla ludzi, którzy chcą znaleźć rozwiązanie. Jest jakiś problem, szukamy rozwiązania. Chcemy wspólnie wypracować coś, dlatego debata też opiera się na umiejętności współpracy, zwłaszcza jej efekty, którym jest no właśnie wypracowanie rozwiązania jakiegoś problemu. Chcemy wspólnie wypracować coś, co zaowocuje. Być może nie będę miał racji, być może nie będzie moje na wierzchu, ale będzie nam się lepiej żyło, bo dojdziemy razem, wypracujemy jakieś rozwiązanie, które ten nasz świat uczyni lepszym. Jak Państwo widzicie, różnice między debatą, dyskusją a kłótnią są zasadnicze. W Polsce właściwie od początku rządów PiS, chociaż żeby być uczciwą, to powiem, że ten proces się zaczął jednak trochę wcześniej, mamy do czynienia no niemal wyłącznie z kłótnią. Dyskusja, debata gdzieś tam czasem wykwita, ale to są zjawiska właściwie tak marginalne, że no, mówię o tym, co jest systemowe, co jest wiodące, a wiodąca i systemowa jest kłótnia. Oczywiście są ludzie, którzy chcą się kłócić, bo jest to w ich interesie. Jaki interes jest w kłótni, to jest też ciekawe. Jeszcze popadnę w małą dygresję. Jaki interes jest w kłótni? No bo tak na logikę to może by się na pierwszy rzut oka wydawać, że żaden, tak? No bo człowiek się zdenerwuje, nic z tego nie wynika, jest dużo gniewu, właściwie jest to kompletnie bezproduktywne, a jednak. Interes polityczny, bo o takim mówimy, jest w kłótni olbrzymi. Przede wszystkim, tak jak ja to widzę, kłótnia pozwala w sposób doskonały zakamuflować brak działań, lenistwo. Kłótnia dość tanim kosztem pozwala politykowi wytworzyć w wyborcach wrażenie, że on coś robi, że on ciężko pracuje, że on walczy, bo to też jest takie modne słowo, znowu mam ochotę popaść w dygresję, może powiem za chwilę coś o walce, że on walczy, że on pokonuje trudności, że on działa, podczas kiedy, i to jest naprawdę genialne, słuchajcie, on nic nie robi. Kłótnia to jest najlepszy sposób, jaki znam, żeby patentowany leniu, który chce się tylko pokazać, podpaść swoje ego, trochę nakarmić, mógł oszukać opinię publiczną. To jest kamuflaż doskonały, że on coś robi, kiedy on kompletnie nic nie robi poza pyskówkami. Niesamowite. W ogóle zawsze patrzę w telewizor i nie mogę się nadziwić, że ludzie się na to nabierają. Po prostu aż dech mi zapiera, jakie są proste triki, na które nabierają się ludzie. Ludzie, czyli odbiorcy, czyli my wszyscy. Nieprawdopodobne. Wystarczy, że na kogoś nakrzyczę. Teraz tak, mogę się podekscytować, pokażę to aktorsko. Zobaczcie, siedziałam sobie spokojnie i mówiłam, a nagle gestykulacja, ogień w oczach, pasja. Ach, jaka jestem zaangażowana, panie pośle, tutaj Unia Europejska nas gnębi, prawda? Jak to łatwo zrobić. Nawet nie czuję emocji, nie czuję gniewu. Zobaczcie, jak to łatwo udawać. Niesamowite. I gdybym teraz siedziała w studiu telewizyjnym, to przez 15 minut takiego wzmożenia przekonałabym Państwa, że ja po prostu żyję tym czy innym problemem, że ja po prostu się spać nie położę i umrę. Tak bardzo pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście nie pracuję, mówię o posłach, oczywiście ma to gdzieś, ale udaję. Kłótnia pozwala zakamuflować, że kompletnie nic w tej sprawie się nie robi, nic się nie dzieje, po prostu gardłuję, krzyczę, a jak Państwo świetnie wiecie, krzyki, mowa w ogóle niewiele kosztuje. Dlatego ja zawsze mówię, po działaniach ich poznacie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie kto ma intencje, to nie patrzcie, co mówi, bo ludzie mówią różne rzeczy z wielu różnych powodów. Patrzcie, co robi i to was nigdy nie zawiedzie. Po prostu. Kłótnia pozwala też politykom nadać poczucie tożsamości ich wyborcom. Politycy wiedzą, wytrawni politycy w dzisiejszych czasach, no, trudno tego nie wiedzieć, wszyscy o tym mówią, to jest ogólnie dostępna wiedza psychologiczna i socjologiczna, że ludzie potrzebują tożsamości, poczucia, że gdzieś należą i że kimś są. To im daje poczucie bezpieczeństwa. To poczucie tożsamości daje ludziom poczucie, że nie są sami, że w razie czego nie zginą. Szukają swojego stada, ponieważ w stadzie czują, że w razie czego ktoś ich obroni. Oczywiście, jeśli chodzi o stosunki społeczne, to jest takie poczucie bardzo iluzoryczne, bo w wielu wypadkach po pierwsze to nie jest nasze stado, nikt nas nie obroni, ale to już też na inną dyskusję. No ale ludzie tego potrzebują i politycy o tym wiedzą. Kłótnia wyznacza jasną granicę my, oni, wróg, przyjaciel, swój, ich, ichniejszy, wrogi, inny, obcy. Więc jeżeli ja się kłócę, to ja robię wrażenie, że ja bronię naszego plemienia, bronię naszych wyznawców, bronię naszych wartości. Oczywiście niczego nie bronię, bo kłótnia nie broni niczego, kłótnia tylko za ognia spór, jeżeli w ogóle istniał. No, ale to też nieważne, ponieważ, i tu jest trzecia rzecz, o której politycy dobrze wiedzą, i wie to Robert Cialdini, który napisał książkę, o której już Państwu mówiłam, Wywieranie wpływu na ludzi, ale ja po prostu uwielbiam tę książkę. Ludzie kierują się emocjami. Lubimy myśleć, nawet najmądrzejsi z nas, zwłaszcza najmądrzejsi z nas, że kierujemy się rozumem. Lubimy myśleć, że intelekt nasz podejmuje decyzje, ale to jest nieprawda. To jest udowodnione i to jest zbadane, że my wszyscy, i to dotyczy każdego, niezależnie od statusu, płci, wieku, wykształcenia, i wszystkiego, majątku, pozycji i wszystkiego innego, podejmujemy decyzję emocjami, a potem natychmiast uzasadniamy ją intelektualnie. Najprościej rzecz ujmując, kupujecie auto, bo Wam się podoba, a potem dopiero po podjęciu tej decyzji, że kupujecie to właśnie auto, Wasz intelekt dorabia uzasadnienia, bo było takie najlepszy stosunek jakości do ceny i najlepszy silnik i tak dalej. To nieprawda. Kupiliście je, bo Wam się po prostu podoba. Umawiacie się z tą dziewczyną, a nie inną, bo Wam się po prostu podoba. Ta, a nie inna w Was coś budzi. Intelekt potem dorabia tutaj przekonanie, ona jest taka inteligentna, wykształcona. Prawda jest taka, że ta Wam się po prostu podoba, a 10 innych tak samo inteligentnych, wykształconych, być może z równie fantastycznym poczuciem humoru, już Wam się nie podoba i się z nią nie umówicie. I tak samo podejmujemy decyzje polityczne. Polityka ma zresztą w sobie coś z uwodzenia. Uważam, że skuteczny polityk to jest człowiek, który w jakimś sensie uwodzi ludzi i uważam, że mechanizm jest podobny jak w uwodzeniu, w zakochiwaniu się. Politycy wiedzą, że decyzje najpierw podejmuje się emocjami, a potem uzasadnia intelektualnie. Debata nie wzbudza takich dyskusji. Też może wzbudzić, ale no nie takie, ponieważ nic nie może się równać ze skrajnymi emocjami, a kłótnia to są skrajne emocje. Nic nie może z tym konkurować. Jak skoczycie na bungee, to ten zalew adrenaliny, hormonów, to czym właśnie zalewany jest wtedy wasz mózg, to jest nieprawdopodobne uczucie, z którym nic nie może konkurować. No tak, tylko to wszystko to jest gra pozorów, która nie prowadzi do tego, że na koniec dnia żyjemy w lepszym kraju. Że na koniec dnia wypracowujemy rozwiązania, które pomagają nam długofalowo czuć się bezpiecznie tu w Polsce, jeździć po lepszych drogach, wiedzieć, że w razie choroby mamy dobrą publiczną służbę zdrowia, wiedzieć, że nasze dzieci chodzą do szkół, w których jest wysoki poziom edukacji. Nie dość, że kłótnia tego wszystkiego nie załatwia, to jeszcze ciągnie nas w dół, niszcząc więzi międzyludzkie, niszcząc poczucie wspólnoty, niszcząc w nas zaufanie, czyli kapitał społeczny. Profesor Czapiński przeprowadził badania potwierdzające to już kilka lat temu, że w Polakach jest bardzo niski, jeden z najniższych w Europie, mówimy o społeczeństwach europejskich, no, poziom tego kapitału ludzkiego, zaufania społecznego, czyli tego, że sobie nawzajem ufamy, wiemy, że jak ja czegoś nie załatwię, to ktoś inny to załatwi równie dobrze, że ja mogę na chwilę puścić się, jak mówi Kasia Miller, w każdym możliwym sensie, w sensie puścić to wszystko, co mnie trzyma, bo beze mnie świat się nie zatrzyma. My w Polsce mamy wrażenie, że bez nas świat się zatrzyma. Nie mamy zaufania do swoich współbratemców, no i nic dziwnego, skoro wszyscy, począwszy od samej góry, od polityków, od prezydenta i schodząc niżej na różnych etapach się kłócimy. Takie rzeczy jak systemowe rozwiązania wypracowuje tylko debata. No i zaczęłam od tego, że właściwie ten felieton mógłby być ostatnim, bo często mi towarzyszy ostatnio takie poczucie, kiedy nagrywam vloga albo kiedy piszę moje artykuły, że no właściwie po co ja piszę, skoro jestem czytana tylko przez ludzi i oglądana, którzy się ze mną zgadzają. Zgadzacie się ze mną Państwo, prawda? No pomijam nielicznych prześmiewców, którzy obejrzą ten materiał, żeby mi potem wpisać w komentarzach, że jestem brzydką, głupią, feministką, lesbijką, wąsatą, satanistką. ale pominąwszy to, pomyślałam sobie... Czytają i oglądają mnie ludzie tylko, którzy się ze mną zgadzają. Oczywiście mój wrodzony optymizm i idealizm spowodował, że drugą myślą było to, no dobra, ale trzeba robić swoje, jakby zgodnie z zasadą, że działam tam, gdzie mam wpływ, a nie przejmuję się tym, na co nie mam wpływu. Nie mam wpływu na to, kto mnie obejrzy, kto mnie przeczyta, ale mam wpływ na to, co powiem i są badania, też politologiczne, również dotyczące krajów przekształcających się z demokracji w autokrację, że nigdy nie wiadomo, jaki mały gest coś zmieni. Nigdy nie znamy konsekwencji swoich poczynań, swoich działań, dlatego warto coś robić. I dlatego też zawsze Państwu powtarzam, róbmy swoje. Może się wydawać z naszej takiej murówczej, pojedynczej, małej, jednostkowej perspektywy, że to, co ja robię, nie ma kompletnie żadnego sensu. nie ma, no bo co tam zmieni mój felietonik, nagranie, czy co tam zmieni, że ja się pokłócę z wujkiem na imieninach i nie pozwolę mu mówić jakiś bzdur, tylko je skontruję. No właśnie w tym problem, że nigdy nie wiadomo, co coś zmieni, dlatego warto to robić. Ludzie, którzy osiągają sukcesy także w biznesie, ale w różnych dziedzinach życia, mówią, że na 100 prób działa jedna, ale nigdy nie wiadomo, która. Dlatego trzeba wykonać 100 prób, żeby jedna mogła zadziałać, bo jeżeli nie wykonasz tych 100 prób, no to nic ci się nie uda, bo wykonasz jedną, drugą, trzecią, powiesz, no nie zadziałało, idę sobie, biorę się za coś innego, to się nie uda. Jeżeli będziesz próbować do skutku, no to w końcu się któraś uda, ale nigdy nie wiesz, która. Dlatego to nie będzie mój ostatni vlog, ale jednak konkluzja jest taka, i to jest głównie konkluzja, no nie do PiS-u, bo PiS się nie zmieni, PiS PiS-em zostanie na wieki wieków, amen, oni zawsze będą działać według tych schematów, które są dla nich najłatwiejsze, ale to jest raczej uwaga dla nas wszystkich, nie pozwólmy PiS-owi tylko się kłócić. To jest uwaga do dziennikarzy robiących programy telewizyjne i zapraszających gości. Każdy może do tego poprawienia porządku świata dołożyć swoją cegiełkę. Dziennikarze, nie zapraszajcie ludzi, którzy nie mają do powiedzenia nic, tylko się kłócą. Nie ma to po prostu sensu. Też dokładacie tym swoją cegiełkę do tego, co się dzieje w Polsce. Można zaprosić mądrych ludzi, bo to też jest taki jeden z częstszych stereotypów, że jak zaproszę kogoś, kto będzie mądry, no to on będzie z kolei nudny i nikt tego nie obejrzy. Nie. Jako była prowadząca programów w telewizji, które się oglądały, muszę wam powiedzieć, że wymaga to większej pracy, ale jest możliwe zaproszenie mądrych ludzi, którzy dyskutują nawet ostro, bo przecież dyskusja nie wyklucza pasji, niezgody, argumentowania. To nie jest tak, że się nudzisz, bo dwoje ludzi dyskutuje. Nie, dyskusja też może być pasjonująca i ciekawa, tyle że merytoryczna. Świetnym przykładem są debaty oksfordzkie, które od lat robi znakomity dziennikarz Grzegorz Nabrocki. Bardzo polecam to. Najbardziej widać, że emocjonujące, z emocjami, adrenaliną na wysokim C, mogą być bardzo merytoryczne debaty. Kto jeszcze może dołożyć cegiełkę? Sami politycy, na przykład opozycji, próbując delikatnie, na miarę możliwości, przekierować tory tej rachitycznej już, ale jednak debaty, która się jeszcze czasami w Sejmie czy w mediach gdzieś odbywa, z karczemnych awantur na ostrą, ale jednak merytorykę. I wielu z nich to robi, Donald Tusk to robi, czasami Radosław Sikorski, jak ma lepszy dzień. Krzysztof Brejza, no paru innych polityków to robi, Borys Budka też to robi. To się zdarza, na szczęście. Klaudia Jachira to robi. Jest paru polityków, którzy to robią. Tomasz Siemoniak to robi i dobrze. No i mogą państwo to robić, ponieważ media społecznościowe są teraz, okazuje się, głównym źródłem informacji. Nie gazety i nawet nie portale internetowe i nawet nie telewizja, tylko media społecznościowe są głównym źródłem informacji o świecie. No to tutaj też jest pole dla nas do popisu, żebyśmy w tych komentarzach nie okładali się pięściami, nie byli prostakami i chamami, jeśli mogę tak to ująć. Tak, po prostu chamami. Cham nie w sensie człowiek z gminu, jak to się drzewiej rozumiało, tylko ham w sensie człowiek niewychowany, niekulturalny. Nawet jak nas ktoś wkurza i uważamy, że głosi absurdalną opinię, to postarajmy się nie wpisywać argumentów ad personam. Pod wspaniałym sformułowaniem argument ad personam kryje się zwrot ty idioto, chyba upadłeś na głowę na przykład. Nie wpisujmy takich komentarzy. Zróbmy minimum wysiłku intelektualnego i wpiszmy lepszy komentarz i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dalej będziemy kontynuować politykę kłótni, taką społeczną politykę kłótni, to padniemy. Padniemy prawnie, padniemy jako kraj, padniemy mentalnie i nawet jak już nie będzie PiS-u, to my się z tego będziemy podnosić dekady. To, co możemy zrobić tu i teraz, mimo rządów PiS-u i mimo, że tracimy demokrację, to podnieść trochę poziom, trochę najpierw, a potem liczę na to, że coraz bardziej, dyskusji, debaty, w ogóle zamienić kłótnię na debatę. Podnieść w ogóle poziom nas wszystkich, żebyśmy byli trochę lepszym jakościowo społeczeństwem. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję, miałam podziękować, oczywiście zrobię to teraz, za wasze wsparcie mojej pracy w serwisie Patronite. Dziękuję za Wasze komentarze. Wiecie, bo już Wam to mówiłam, ale powtórzę, że twórcy internetowi, tacy jak ja, mogą dotrzeć do większej ilości ludzi dzięki temu, że subskrybujecie, udostępniacie, lajkujecie, komentujecie. Ilość interakcji zwiększa zasięgi. I nie jest tak, jak napisał ktoś w komentarzu, bo pani kręci te filmy tylko po to, żeby robić zasięgi. Nie kręcę tych filmów, żeby robić zasięgi, ale jak już pracuję, bo to jest praca, to jest felieton, to chciałabym, żeby dotarł do możliwie największej ilości ludzi. Dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego dnia. Do zobaczenia za dni kilka.